problem. Our tactical situation is extremely precarious here. These are the northernmost Marines' positions. And we are 30 clicks north of them. We are far behind enemy lines. Cześć! Dzisiaj wam opowiem o rozstawieniu znaczników. Takie bardzo podstawowe zasady. Zauważyliśmy na zgrupowaniach i na turniejach, że bardzo często nasi przeciwnicy nie do końca wiedzą, jak rozstawić obiektywy oraz jak już rozstawione są obiektywy, którą stronę wygrać, żeby wybrać, żeby wygrać. Myślę, że rozstawienie obiektywów to najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy, które można, powinno się robić podczas gry. I no, to jest umiejętność, nad którą trzeba ciągle pracować. Ja nie mówię, że wiem wszystko, nie mówię też, że wszystko robię dobrze, pokażę wam, jak mi się wydaje. Mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie. Zacznę od tego, że są dwa sposoby na rozstawienie obiektywów. W zależności od tego, co robi wasza armia, powinniście skoncentrować się albo na grze ofensywnej, albo na grze defensywnej. Jeżeli gracie armią defensywną, na przykład ja gram Firebase and Tau, który na początku przez pierwsze 2-3 tury z reguły oddaje stół i gra bardzo defensywnie i dopiero później próbuje odzyskać straconą pozycję, będę wystawiał te obiektywy przy krawędziach, w miejscach, które bardzo łatwo mi się bronić oraz w miejscach, w których mam pewność, że przeciwnik nie będzie mógł za szybko dojść. To idealnym ruchem, dlatego w pierwszym wystawieniu, załóżmy, że ja wystawiam pierwszy znacznik, jest ustawienie znacznika 6 cali, 6 cali od krawędzi. To jest bardzo dobry znacznik. W tym miejscu jest jak najdalej przeciwnika. Zakładamy, że gramy podstawową misję, czyli Dawn of War, rozstawienie wzdłuż długich krawędzi. To jest dobry znacznik pod tym względem, że mogę wykorzystać bliskie ruiny, żeby schować w nich drony, i bronić moich hurricane'ów, które będą stały na pierwszej linii ognia. Ten znacznik jest o tyle daleko, że przeciwnik będzie miał bardzo wielki problem, żeby go zdobyć. Załóżmy, że mój przeciwnik gra czymś podobnym. Gramy w Firebase na Firebase, więc on też wystawił swój znacznik gdzieś defensywny. Gdzieś tam w tym miejscu. I teraz trzeba się zastanowić, jak myślę, że będzie przebiegać ta bitwa. W związku z tym, że przyjęliśmy, że gramy dwa defensywne scenariusze, myślę, że po prostu będziemy się strzelać. W tym momencie no, trzeba będzie wykorzystać tą ruinę, ewentualnie tą drugą, żeby zbudować sobie jakieś takie miejsce. To będzie o tyle proste rozstawienie, że podejrzewam, że dwóch graczy w tym momencie zbuduje sobie taki kącik, którym mogą dosyć łatwo bronić, ewentualnie jednym znaczniku tak tam dalej. Więc to jest pierwsze podejście w przypadku grania armiami defensywnymi. A co by się stało, gdybym ja, jako gracz armią defensywną, grał przeciwko armii ofensywnej? Dla mnie tak naprawdę w pierwszym wystawieniu nie zmienia się nic. To bardzo dobry znacznik, zawsze jest. Strony są mniej więcej równe. Mamy kilka impasów, dużych los blokerów na środku, nie ma w tej edycji już impasów, które mogłyby mi przeszkadzać, ale to jest punkt na tyle daleko, że przeciwnik nie zaleje mnie za nich od razu close combatem, więc też zacząłbym od tego znacznika. I teraz drugim sposobem rozstawienia, który mój przeciwnik powinien w tym momencie wykorzystywać, jest w związku z tym, że on gra hordą i będzie kontrolował stół, przynajmniej na początku rozgrywki, a możliwe, że i później, on sobie ustawi znacznik na przykład tutaj. Teraz zwróćcie uwagę na ten znacznik. Niezależnie od tego, kto wybierze stronę, ten znacznik jest zawsze dobry dla gracza hordy. Jest blisko impasu, jeżeli zacznie wzdłuż tamtej krawędzi, może tutaj bardzo łatwo dojść, ja nie będę mógł do niego strzelać z tej strony, ale też i drugą stroną. Jeżeli on zaczyna z tej strony, ja stojąc tutaj, nie będę mógł wykorzystać całej mojej siły ognia, ponieważ schowam się za tymi ścianami. Będzie mógł ten znacznik kontrolować od 3 cali od krawędzi, w związku z tym z tej strony jego horda również kontroluje ten znacznik. Także zwróćcie uwagę, gracze defensywni będą próbowali budować coś takiego ze swoich znaczników, to jest takie idealne rozstawienie. Gracze hordowi, ci, którzy kontrolują stół, będą próbowali zbudować coś takiego. 12 cali od siebie, tutaj, załóżmy tutaj, to jest też świetne ustawienie dla niego. On może tutaj się zbunkrować, przejąć kontrolę nad całym stołem i kontrolować 3 znaczniki. Bardzo trudno będzie się go stąd pozbyć. Idealnie, żeby grał z tamtej strony. Oczywiście trzeba się dostosować do istniejących terenów.
trzeba też się dostosować do taktyki. Zwróćcie uwagę, że nie zawsze gracz kordowy będzie próbował ustawić znaczniki na środku. Świetnym przykładem było ostatnie rozgrupowanie w Tri-City. Graliśmy z lokalnymi graczami. Jeden z graczy Dark Eldarów miał zagrać najpierw mecz ze mną, z Tau, a później z mecz ze Skarkiem i jego Imperial Knightami, czyli cztery modele armii. Grając pierwszą grę, on ustawił znaczniki, tak jak mówiliśmy, czyli ja budowałem jakieś tam defensywne rzeczy. Trzeba też pamiętać, że gracz defensywny musi rozdzielić znaczniki po całym stole, żeby zbudować w miarę równe szanse dla obu dwóch stron, bo nie wie, na której stronie wyląduje. Czasami warto zaryzykować, jeżeli macie bardzo zły mecz i nie możecie przynieść z niego punktów, warto zaryzykować, zestakować wszystkie obiektywy z jednego miejsca i zaryzykować, że jak to wybiorę, to ugram kilka punktów. Jak nie, i tak nie miałem przynieść dużo punktów. Trudno. Ale wracając do naszego przykładu. Ja budowałem mniej więcej właśnie jakieś takie znaczniki po rogach, żeby móc je w miarę kontrolować jakąś ze stron. Mój przeciwnik bardzo dobrze rozstawił znaczniki mniej więcej w środku stołu, tak żeby móc je kontrolować swoimi hordami niezabijanych modeli. Niezabijanych przez jakiś czas oczywiście, granata, a my mamy dużą siłę ognia. W ten sposób grał swoją taktykę, zagrał ją dobrze. Matchup jest dla niego bardzo trudny, on przyniósł z niego deklarowaną ilość punktów. To było dobre podejście taktyczne. Natomiast drugą grę, ten sam gracz, ta sama armia, gra przeciwko Imperialnym Knightom, Renegade, Imperialnym Knightom, Skarka i Magnusowi. I teraz jego taktyka zmienia się zupełnie, tylko dlatego, że jego przeciwnik ma inną konstrukcję armii. Wiadomo, że jeżeli Skark ma cztery modele i nie będzie mógł kontrolować całego stołu, albo przynajmniej tych znaczników rozstrzelanych tu boka. Dlatego wtedy w interesie gracza Dark Eldarów było rozstrzelić jego obiektywy po rogach, niczym gracz defensywny. Natomiast Skark chciał jak najbliżej siebie mieć wszystkie obiektywy, które mógłby kontrolować nawet jeden knightem. Jeżeli one są ustawione 12 cali od siebie, knight postawiony w środku kontroluje dwa obiektywy. Więc reasumując. Rozstawiając znaczniki, musicie pomyśleć o tym, czy gracie defensywnie, czy ofensywnie. Zastanowić się, jak będzie przebiegała gra dalej. Czy będziecie kontrolować stół, czy raczej będziecie się cofać. Oraz musicie wiedzieć, czy jaki plan na grę ma wasz przeciwnik i czy to nie wpływa na waszą taktykę. I myślę, że to tyle z podstaw. No wiadomo, że tu jest nieskończenie wiele możliwości i to się będzie wiecznie zmieniać. Natomiast mając te kilka podstawowych pomysłów na początek, na rozstawienie, myślę, że jest dobrym startem, żeby zacząć grę. Give me gun, Patterson.